Cześć, tutaj Damian, witam wszystkich na kanale, chodźmy się powłóczyć. I zapraszam was po Tatrach. Właśnie idziemy w stronę Kuźnic. Ja i Kasia. Potem z Kuźnic do Murowańca. Z Murowańca zabrać świnic. Na Świnicę, Kasprowy i na Zot. Resztę w trasie. Żeby nie było, Nosal tu obok nas. No lecim się włóczyć, lecim. Żeby zobrazować, kajmy są, jesteśmy tutaj. Udymy niebieskim szlakiem sobie na przemysł między kopami. Stronisko Murowaniec, Czarny Sawgoń, Sienicowy. Po tym niebieskim pójdziemy aż na Zawrat. Świnica, Świńska Przełęcz. Tu aż na Kasprowy. Z Kasprowego szlaku niezielonym aż na Sądol. No. Nic, ciepło jest. Ale lecim dalej, lecim. Tak człowiek sobie idzie i idzie. Nie widzi. Kopieniec wielki, Nosal, jak tam się nazywa ta? No, Gubałówka tam przed nami. Z wieżą. Pewnie nie będzie widać. A tam jest Królowa Kop, chyba. Na prosto, albo za tą górką. Lecimy na Szczecin. Ciepło. Jakie sobie widoki? Królowa Kop, Kasprowy, Czerwone Wierchy i Giewont. A tam widać Babio Góra. A tam jest przełęcz między kopami. Tam zmierzamy. Kasia, pomachaj. To jest właśnie ona. Mała żona. A tam biegnie żółty szlak. Prosto i potem tu odbiło tak raz do góry. Stromo. Nic. Lecimy dalej. Ja będę między kołami, halo, Gąsienicowa. Pół godziny. Ale Gąsienicowa. Jest i Czarny Staw Gąsienicowy. Ten 1620 metrów. Kościelec. Góra. A my pójdę niebieskim tam. Aż na pierw.
Więc przerwa śniadaniowa. To jest godzina 10:30. Do parku wlezimy jak będzie 8:45. Czyli idziemy godzina 45 minut z czymś. Będę się wchodzić na kościelec tam, potem tam. Skrajny granat. Tu chyba jest. To tak była orla perćkaś, tak. Właśnie my doszli do na zamarznięty staw. No i tu już jest taka gówno spinaczka na zawrat, no. Człowiek zapomniał raczków się wziąć z sałpy. No i nie wiem, czy to ma sens iść pod ta górka, żeby się ślizgać. Nie daj Boże to narobić, żeby zjechać w dół. Chyba się to odpuszczymy. No przepraszam was bardzo, ale co zrobisz, człowiek zapomniał o raczkach w dąbu. No i po miesiąc temu, że je wyciągnął z torby. No i teraz człowiek będzie miał problem, żeby tam iść. Chyba że coś się zmieni, ale tu, tam. Człowiek sobie tak wraca, a ty takie znalezisko, nie wiem czy widać, kozica. No, rozsądek wygrał i się człowiek wrócił nad staw gąsienicowy. Czarny staw gąsienicowy. Takie widoki, chmury przyszły. A czemu człowiek nie poszedł? Pierwsza rzecz, że nie miał raków, a druga rzecz, but gładki oddał już. 4 lata. Buty już pomału gładko są. Na zwykłych kamieniach się człowiek zaczyna ślizgać. No. Więc przerwa. Obejrzymy, jak pójdziemy dalej, nie? Albo się wrócimy do miejsca noclegowego, albo jeszcze coś ogarnie się. O, rybkę widać w wodzie. I patrzę. No, się wracamy na zot do Murowańca. Z Murowańca idę na Wsiotrawka. I to jest zmiana trasy. Nie wiadomo, jak tam
wyżyć ze śniegiem. Dużo ludzi, co szło tam właśnie na zawrot, to się wróciło. Nie, żono? No. Nic. Lecimy dalej się włóczyć. Co zrobisz? Człowiek się tak pęto z kąta w kąt po tych Tatrach. I przed nami schronisko Murowaniec. No. Chyba nie ma COVID-a. Ta trawka, tam się idzie na gęsie szyjka czerwonym szlakiem, czy czerwonym, potem się odbiło na zielony. Ta trawka. A my idziemy dalej czerwonym. Jesteśmy tutaj. Tu. Byliśmy tu, schronisko. Tam na czarnym stawem z góry. Przyszliśmy tu, czarnym szlakiem. Tak się trawka. W sumie to stąd się teraz schodzi. Bo tu jest zlikwidowany ten kąsek. Jesteśmy tu. Pójdziemy teraz na sam dół. No. Jest bardzo ciepło. Wiesz, w sumie zrobimy jakieś niecałe 19-18,5 km coś takiego na szlaku. W sumie od miejsca, kiedy my spali, do tego miejsca już my zrobili, człowieku, 22,13 km. A trzeba jeszcze tam dojść. No. I tak będzie dużo w nogach i tak. No szkoda takie rozczarowanie dzisiaj. Się człowiek rozczarował, że ten zawrat nie wyszedł. Z jednej strony, że zapomniał wziąć raczków, a z drugiej strony człowiek myślał, że już jest czerwiec, a dokładnie dzisiaj mamy 19 czerwca. Teraz są upały ponad 30 stopni. Myślałem, że tam już nie będzie teraz śniegu, a jak już, to no takie troszkę. A tam było widać. Cały żleb był w śniegu. No. Nic, to my lecimy dalej. Się włóczyć. Nie wiem, czy to widać. A tam są burzowe chmury. A tam, na prosto, genau, jest Kasprowy Wierch. A tam my chcieli iść. A tam są już takie chmury. Ciekawe, czy burza będzie. Czy nie? Chyba dobrze człowiek zrobił, że jednak poszedł kaj indziej. Ja szczurówka. Koniec na dzisiaj tej wycieczki, wędrówki, uczenia się.
w sumie 25 km niecałe. Brakuje tam paruset metrów. Zajęło nam to 7,5 godziny. Od miejsca noclegu do miejsca noclegu będzie 7,5 godziny. Samego szlaku my mieli 18,5 km. No. Dzięki za oglądanie, jak się podobało, to łapeczka w górę, takiego suba. No i widzimy się w kolejnym. Cześć.